Zdążyliśmy wyjechać w blisko. Okej. Już dziki były na polu. Jest godzina 19:10. Ale tak szybciutko się zawinęły. Zeszły na las z powrotem. Przejedziemy z drugiej strony. Może wejdą tam na rzepak. Pojeździmy, poszukamy. Jest taka watacha około 10 sztuk. Dawno ich tu nie było u nas, nie, Bruno? Dawno ich nie było. To więc zobaczymy, może coś się uda dzisiaj strzelić. Co, jedziemy. Co tam, Bruno? No i nie zdążyliśmy nawet ruszyć. Spojrzałem termowizorem. Wyszły z powrotem na to samo pole. Tak więc zbieramy graty. Co, Bruno? Idziemy. Spróbujemy je podejść, zobaczymy jaki jest wiatr. W razie co tam też jest droga, będzie można śmiało podjechać, jeśli się uda strzelić, jeśli święty Hubert pozwoli nam i podarzy nam dzikiem w dniu dzisiejszym. Nie, Bruno, tu jeszcze nie wychodzimy, chodź. Bruno, chodź, jeszcze chwilę, zaraz idziemy. Dobra, do zobaczenia. Zeszło na las, nie chciało wyjść. Czekaliśmy trochę, ale zaczęło padać i nie chcę moczyć psa, sprzętu ani siebie. Wracamy do auta. No i zrobimy tak jak na początku myślałem, że przejedziemy na drugą stronę. Może wejdą tam. No i dobra. Co
zaśpane, jakie zeszły na raz. Nie chciały się zatrzymać, tam trochę je ponagrywałem termowizorem, trochę je ponagrywałem Nocto. Teoretycznie to one były na strzał, no ale nie było widać w tych krzakach, co to za dziki. A ja nie lubię tak na szybko. Lubię pooglądać. Nie, Bruno? Bruno? Chodź. Lubię być pewny, nie? Takie fajne watacha, takie te dziki w granicach 50-60 kg, tam nie widać żadnego przychówku. Przejedziemy z drugiej strony, może tam wyszły, tak jak mówiłem na samym początku. Tak więc widzimy się, no widzimy się po drugiej stronie lasu. Dziki wyszły, ja wyszedłem z Brunem i zaczęło lać. Chyba może będzie słychać teraz też, będzie się nagrywało. Wróciliśmy do auta, dziki też weszły z powrotem w las. Nie chcą, żeby im chyby mokły. No poczekamy, może przeleci, tak jak ten poprzedni. Najlepsze jest to, że jak przyjechaliśmy, to nie padało. Ale tylko wyszliśmy z auta, to zaczęło padać. Może nie dzisiaj ten dzik. Zobaczymy. No dobra. Jedziemy z drugiej strony. Jeszcze przejedziemy w kółko. Może one się w ciuciu babkę bawią z nami, nie wiem. Może będą gdzieś z tamtej strony.